witajcie, jest 6 rano. Ja wiem, wariactwo, ale idę na siłownię. Nawet się nie czesałem, no bo zacznę od pływania. Ale jakoś tak w nocy źle mi się spało i wczoraj nie zdążyłem pójść na siłownię. A miałem na nią wrócić. I tak wstałem dzisiaj wcześniej. Mówię, nie, no dobra, torba spakowana, idę. Więc idę. To będzie długi dzień, ale cieszę się, że się jakoś tak zebrałem. Bez większego namysłu. Po prostu wstałem, ubrałem cokolwiek, wziąłem torbę i idę. Więc zaczynamy dzień. Witajcie we wtorek. Godzin później prawie w tym samym miejscu. Dopiero wracam do domu. Cały dzień prawie byłem na siłowni. Spotkałem kupę ludzi, których dawno nie widziałem, i trenerów. I zrobiłem jedne klasy, potem drugie i pływanie. I potem byłem na lunchu ze znajomymi i teraz wróciłem znowu na siłownię, znowu pogadałem. I wracam do domu, jestem wykończony, ale było bardzo fajnie. Dzisiaj jak rano pływałem, to po 10 basenie już nie miałem siły w ogóle palcem ruszyć, ale później jakoś tak poszło i zrobiłem 43 baseny. To nie jest dużo, bo jak byłem w formie, to robiłem i 100 i nie było to problemu dla mnie. Natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się chociaż dzisiaj zrobić naprawdę sporo, bo było mi ciężko wrócić i nawet jak nie będę robił tego codziennie, to jednak już ta torba gdzieś leży przy wejściu. Myślę, że 2 razy w tygodniu, jak nie 3, na pewno na tej siłowni będę i to już powoli będzie wracało do normy, bo bardzo mi na tym zależy. Nie na formie, tylko na wrócenie na siłownię, bo wtedy się ma taki lifestyle i wiąże się to i z jedzeniem, i z szykowaniem sobie jedzenia, i z punktualnością, wychodzeniem, ćwiczeniem, jakimiś tam zajęciami. To jest to, co najbardziej mi brakuje właściwie. Nie same ćwiczenia. Ćwiczenia są nic nie warte. Niepotrzebne nam siłownia ani żaden equipment. Wystarczy 2 czy 3 ćwiczenia bez żadnych maszyn, bez żadnych chemii, też się robimy. Wszyscy doskonale wiedzą, że jest jedno wielkie robienie pieniędzy. Natomiast fajnie jest być częścią tego, bo to po prostu jest takie cool i można się fajnie ubrać i selfie strzelić, więc to chyba jest najfajniejsze w tym wszystkim. A moje ulubione lustro. Już jestem prawie w domu, idę się. Zaraz ja się zmachałem, bo mam ciężką torbę. 4 ciężkie, mokre ręczniki i zakupy w Tesco. Więc idę się kłaść. Poczytam, złożę ten filmik króciutki, bo dzisiaj to właściwie tylko rano biegiem na siłownię, a teraz z niej wracam, bo nie miałem czasu kręcić w ciągu dnia, a na siłowni też nie chciałem, więc tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się jutro.